Dzisiaj porozmawiamy o różnych uwiązaniach, ponieważ myślę, że dobroduszni, sprawiedliwi ludzie, którzy zmierzają w dobrym kierunku, mogą ulegać zwiedzeniom, gdyż diabeł nie chce, abyś osiągnął jakikolwiek wzrost, a szczególnie nie chce, abyś rozwijał się duchowo. On nie ma nic przeciwko temu, że tu przyszedłeś i siedzisz, ale nie chce, żebyś poszedł do domu i zrobił coś z tym, co usłyszałeś. Naprawdę nie ma nic przeciwko temu, że dziś tu jesteś, ale nie chce, aby cokolwiek, co usłyszałeś, doprowadziło do zmiany w twoim życiu. Tak więc musisz być zdeterminowany, musisz być zawzięty, gdyż diabeł będzie zsyłał ci mnóstwo spraw, aby cię uwiązać, aby ukraść twój czas i energię i tym samym powstrzymać cię od robienia tego, co powinieneś robić. Czy ktoś z was już to zauważył? Czyż nie jest to zadziwiające, ten czas, który wykrada nam diabeł i jak łatwo udaje mu się nas wykoleić? Chcę, abyś pomyślał dziś o sobie jako pociągu, który jedzie w określonym kierunku. Na całej długości trakcji diabeł umieścił przeszkody w nadziei, że jeśli w nie uderzysz, to zrzuci cię z toru i będziesz wrakiem, który nie zrobi już żadnego postępu na drodze do celu. I teraz, czy jesteś uwikłany w problemy innych ludzi? O, rety! Czy jesteś obciążony problemami osoby, która nie chce się zmienić? I diabeł używa cię, używa ich, aby wyssać całą radość i siłę z twojego życia. Ale ponieważ ty jesteś dobrym chrześcijaninem i wiesz, że powinieneś pomagać ludziom, to ciągle myślisz, że ich naprawisz. Kocham pomagać ludziom. Nie ma nic innego, co lubię robić bardziej, niż pomagać innym ludziom. Ale jeśli nie jestem zbyt ostrożna, ratuję ludzi, których mi Bóg nie nakazał ratować. On pragnie, aby uporządkowali swój bałagan z Nim. Nie chcę, aby ktokolwiek im pomagał. My, kobiety, często mamy z tym problem. Mamy w sobie tę naturalną potrzebę, odkurzanie, matkowanie, te sprawy. A kiedy pełnisz służbę, problemy się podwajają. Dlatego ja muszę być bardzo ostrożna, żeby nie uwikłać się w rzeczy, które wcale nie muszę być zaangażowana, ponieważ diabeł użyje nawet dobrych intencji, płynących z dobrego serca, by odciągnąć cię od celu, do którego Bóg cię powołał. Rozumiesz to? Chcemy pomagać ludziom, ale nie możesz stać się częścią ich problemów. Dam wam przykład. Miałam jednego brata, 9 lat młodszego ode mnie. Zmarł rok temu, w grudniu. A umarł w bardzo, bardzo smutnych okolicznościach. Był bezdomny. Pewnie myślisz, nie do wiary, jak mogłaś mieć bezdomnego brata? Ponieważ nie da się naprawić kogoś, kto tego nie chce. I dziś rano zdecydowałam, że wam to powiem, po prostu dlatego, że sądzę, iż wyciągniecie lekcję z tej historii. Nasza organizacja zajmuje się pomocą dla bezdomnych. A mój brat zmarł jako osoba bezdomna w opuszczonym budynku poza Los Angeles. Prawdopodobnie 2 lub 3 mile drogi od najbliższego ośrodka pomocy, w którym go umieściliśmy i w którym mieszkał przez 30 dni, a potem powiedział, że był tam świetny program opieki i bardzo go docenia, ale to nie dla niego. Przez całe życie nic nigdy nie było dla niego. Około 10 lat temu wrócił do St. Louis i zamieszkał ze mną i Dave'em. Przez 4 lata zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby pomóc mu stanąć na nogi. Narodził się na nowo, był wypełniony Duchem Świętym. Posyłaliśmy go do lekarzy, więc wyzdrowiał, i do dentysty, ponieważ jego zęby były całkowicie zniszczone od narkotyków. Kupiliśmy mu ładne ubrania i samochód, mieszkał w naszym domu przez 2 lata. Pracował z nami, podróżował. Miał możliwości, aby mieć absolutnie wszystko, czego dusza zapragnie. Po około 2 latach poczułam, że Bóg chce pomóc mu się usamodzielnić, żeby sam sterował swoim życiem. Nie chciałam, żeby wiecznie ze mną mieszkał. A zawsze był takim typem osoby, która robi tylko to, co słuszne, jeśli ktoś tego od niego oczekuje. Ale to na dłuższą metę nie działa. Prędzej czy później musisz stanąć na własnych nogach i musisz podjąć własne decyzje i zrobić to, co jest właściwe. Ponieważ wiesz, że tak trzeba, a nie dlatego, że ktoś każe ci to zrobić. Kiedy zmarł, był 9 lat młodszy ode mnie, a wyglądał, jakby był 40 lat starszy.
Grzech cię wyżera. Uciekanie od Boga pozbawia cię wszystkiego. Kiedy się wyprowadził na swoje, wszystko straciło sens. To znaczy ciągle coś się działo. Dostawałam jakiś telefon o tym, że coś zrobił albo nie zrobił, że nie płacił czynszu za mieszkanie, że został eksmitowany. I tak w kółko, w kółko, w kółko. Nie trwało to zbyt długo i w końcu pomyślałam, pomodliłam się, Boże, nie zamierzam tak spędzić mojego życia. Nie do tego mnie powołałeś. Chciałam mu pomóc. Był moim jedynym bratem. Było mi go żal. Wpadł w narkotyki, kiedy miał 17 lat, gdy był w marynarce wojennej. Ale dzielę się dzisiaj z wami moją historią, ponieważ chcę, byście wiedzieli, że mimo iż prowadzę służbę pomocy ludziom, nie mogłam pomóc mojemu własnemu bratu. Nie dlatego, że nie mogłam mu pomóc, lecz ponieważ on sam nie chciał sobie pomóc, a nie pomożesz komuś, kto sam sobie nie chce pomóc. Po jakimś czasie mój brat wrócił do domu, do moich rodziców i doprowadzał ich do szału. A to był dla mnie nawet większy problem, ponieważ oni mieli wtedy już mniej więcej około 80 lat i byłam odpowiedzialna za dbanie o nich. Do tego doszedł jeszcze mój brat i po prostu nie wytrzymałam. Musiałam podjąć decyzję, która była dla mnie trudna, że muszę się odciąć od niego. Po prostu powiedziałam, nie zamierzam więcej tego robić i przestałam. Jeśli chcecie wiedzieć prawdę, dla chwały Królestwa Bożego. I są pewne decyzje, które ty też musisz podjąć dla chwały Królestwa, ponieważ Bóg potrzebuje ciebie mocnego, pędzącego do przodu, robiącego to, co powinieneś robić w swoim życiu. Nieważne, czy jest to wychowywanie dzieci, czy bycie dobrą żoną, czy dobrym mężem, czy prowadzenie firmy. Ale pierwszą i podstawową rzeczą, którą musisz zrobić, to poznać Boga. Czasem pakujemy się w przeróżne rzeczy, tak że nawet nie mamy czasu poznać Boga i wtedy nasze życie zaczyna się rozpadać, ponieważ pozwoliliśmy, aby te wampiry energetyczne wyssały z nas całą radość. Nie mówię ci, że powinieneś przestać zajmować się dziećmi. Nie mówię ci, że masz zaniedbywać swojego małżonka. Mój mąż nie porzucił mnie i jestem mu za to wdzięczna. Ale Dave jest niezwykle dojrzałym chrześcijaninem, który wiedział, w jaki sposób mi pomóc, tak, aby jednocześnie moje zachowanie nie zrujnowało mu życia. Jeśli chcesz pomagać ludziom, musisz być wystarczająco mądry, aby wiedzieć, kiedy wywierasz na nich wpływ, a kiedy oni wpływają na ciebie. Amen. Dopóki masz na nich wpływ i widzisz, że się zmieniają, oczywiście pomagaj ludziom. Ale nikt nie chce być w otoczeniu osoby, która jedynie pozbawia cię sił i wysysa z ciebie życie, marnuje twój czas i wykorzystuje, a w dodatku nie ma zamiaru się zmienić. I wiecie co? Czasami najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla drugiej osoby, to powiedzieć, nie zamierzam ci współczuć. O, to boli. Pamiętam chwilę, gdy Dave spojrzał na mnie i powiedział, nie zamierzam ci współczuć. Och, mówię wam, tak się rozzłościłam, że chciałam po prostu... Co ty mówisz? Nie wiesz, jak byłam traktowana? Nie rozumiesz, przez co przeszłam? Co masz na myśli, ty nieczuły, nieopiekuńczy ty? Nie zamierzasz mi współczuć? Odpowiedział Joyce, nie zamierzam ci współczuć dlatego, że to wcale by ci nie pomogło. Nie mówię tu o rzeczywistym braku współczucia. Bóg nam nakazał, abyśmy współczuli ludziom. Pamiętacie tego biednego mężczyznę z Ewangelii Jana, który chorował przez 38 lat? Jezus zapytał go, jak długo jesteś już w tym stanie? 38 lat, czy chcesz wyzdrowieć? Jezus nie padł na kolana i nie zaczął z nim rozpaczać. Och, biedactwo, biedny człowieku, to wprost nie do wiary. Ale ten człowiek nagle zaczyna się tłumaczyć i mówi, Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody, gdy ja sam już dochodzę, inny wchodzi przede mną. Klasyczne, klasyczne. Klasyczne jest to, o czym dzisiaj mówię. Jestem po prostu takim biednym kolesiem. Leżę tu i nikt mi nie pomaga. Nikt nie chce tego zrobić dla mnie. A Jezus spojrzał na niego i w Biblii jest przy tym zdaniu wielki wykrzyknik, powiedział, wstań! To raczej nie brzmi jak użalanie się nad kimś. Wstań! Myślicie, że nie było mi ciężko z myślą, że mój brat jest bezdomny?
I myślicie, że diabeł nigdy mi nie powiedział, no pięknie, co ty robisz? I jeździsz sobie po całym świecie, pomagając innym, a nie możesz pomóc własnemu bratu? Ale jeszcze raz, powiem to jeszcze raz. Nie możesz pomóc komuś, kto nie chce sobie pomóc. To niemożliwe. Więc to, co musimy zrobić, to wykazać się mądrością i nie pozwolić diabłu wyssać z nas całej energii. Dlaczego ktoś, kto zdecydował się zrujnować własne życie, miałby przy okazji zrujnować również moje? Ewangelia Mateusza 25:1-3. Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. 5 z nich było głupich, a 5 mądrych. Głupie wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą dodatkowej oliwy. Chcę wam coś powiedzieć. Leniwi ludzie nie chcą robić nic ekstra. Nie chcą wkładać dodatkowego czasu w swoją pracę, ale chcą otrzymywać awansy i wysokie zarobki. Nie chcą przychodzić do pracy 5 minut wcześniej, ani zostawać 5 minut dłużej. Chcą cały dzień rozmawiać przez telefon o swoich prywatnych sprawach i bawić się w internecie. I zapominają, że Biblia mówi, iż zbierzesz to, co zasiałeś. Musimy pozbyć się uczuć, że coś nam się należy. Nie należą ci się wysokie zarobki tylko dlatego, że pojawiłeś się w pracy. Musisz pracować. Dave i ja pracowaliśmy. Pracowaliśmy i pracowaliśmy. Pamiętam, kiedy po raz pierwszy zaczęliśmy robić to, co robimy. Nawet nie mieliśmy pieniędzy na pobyt w hotelu. Jechaliśmy do jakiegoś miasta położonego 2-3 godziny drogi od naszego domu i głosiliśmy dla 25-30 osób, a w nocy wracaliśmy. Parkowaliśmy na parkingu przy McDonaldzie albo Burger Kingu. Dave mógł przez chwilę się przespać, a potem jechaliśmy dalej. Kiedy ciężko pracujesz, czujesz się spełniony, ale jeśli coś dostajesz na tacy, nic to dla ciebie nie znaczy. Nic także nie docenisz, jeśli ktoś wykona za ciebie całą pracę. We współczesnym świecie często spotykamy się z taką postawą: cóż, to mi się należy i tamto też mi się należy i wiesz, rząd zapewni mi to i rząd zapewni mi tamto. Musimy polegać na Bogu. Od Niego powinniśmy być zależni. Potrzebą naszego narodu jest masowy powrót do Boga. Gdy 11 września wydarzyła się tragedia, wszyscy mówili o Bogu. Niebywałe, jak dużo ludzie mówią o Bogu, gdy dzieje się dramat. Jeden z dziennikarzy powiedział: gdzie był Bóg, kiedy to się stało? A gdzie wszyscy próbują go umieścić? Na zewnątrz. Poza szkołami, poza rządem, poza. Głupie wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą dodatkowej oliwy. Zrób coś ekstra. Przebiegnij 1 milę więcej. Nie bądź przeciętniakiem, leniwym, letnim człowiekiem, który nic nie robi oprócz narzekania i jest zazdrosny o każdego, komu Bóg błogosławi. Nigdy nie zazdrość ludziom tego, co mają, dopóki nie zechcesz zrobić tego, co oni zrobili, żeby to pozyskać. Amen. Ciężko pracuj, bądź zdyscyplinowany, wytrwały. Zaplanuj swój ból, zaplanuj przyjemności. Zaplanuj coś z wyprzedzeniem. Chcę, abyś poszedł do domu i pomyślał nad swoim życiem. Chcę, żebyś się zastanowił, w jakim kierunku zmierza twoje życie. Żyj nie tylko dziś, ponieważ jutro też nadejdzie. A to, co dziś ze sobą zrobisz, wpłynie na twoje jutro. Mądre zaś razem z lampami zebrały również oliwę w naczyniach. Nie spędzaj czasu z Bogiem tylko wtedy, kiedy jesteś w rozpaczy. Spędzaj czas z Bogiem codziennie, a kiedy nadejdą gorsze chwile, nawet tego nie odczujesz, ponieważ tyle otrzymasz od Boga, że wszystko przezwyciężysz. Ale widzisz, głupcy nie mają czasu dla Boga aż do chwili, gdy potrzebują cudu. Gdy się pan młody opóźniał, zmożone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. Głupie rzekły do mądrych: i patrzcie, co się dzieje. Słuchajcie, no dokładnie tak jest.
I teraz po nitce do kłębka. Coś musiało się wydarzyć. Głupie panny idą do mądrych. Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną, odpowiedziały mądre. Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną. Głupie panny ominęła cała impreza. Nie dlatego, że były godne politowania, albo dlatego, że nie miały takich samych możliwości. Ja uważam, że Bóg jest typem pracodawcy, który każdemu daje równe szanse. To, co Bóg dla ciebie robi, nie wynika z twojego wykształcenia ani z niczego, czym chwalić się może ten świat, lecz z tego, czy naprawdę chcesz to otrzymać. Spójrzmy na werset 13. Czuwajcie więc, bądźcie skoncentrowani, bądźcie skupieni i aktywni, bo nie znacie dnia ani godziny, kiedy Syn Człowieczy powróci. Wiesz, musisz naprawdę uważać na to, z kim spędzasz czas, z kim się przyjaźnisz. Mam na myśli, że ludzie, z którymi spędzasz dużo czasu, w szczególności ci, których wybierasz jako swoich kompanów. Wiem, że może niektórzy z was mają rodziców, którzy doprowadzają was do szału. I nie mówię ci, że masz nie spędzać czasu ze swoimi rodzicami. Ktoś z was może poślubił osobę, z którą ciężko wytrzymać. I wiecie, to są takie relacje, nad którymi musicie pracować, a Bóg da wam do tego siłę. Ale ja mówię o takiej sytuacji, że dokonujemy celowego wyboru i sami wystawiamy się na nieprzyjemności. Nie możemy oczekiwać, że to na nas nie wpłynie. Musisz mieć pewność, że ludzie, którzy cię otaczają, będą cię zachęcać do tego, byś się rozwijał, a nie, że ściągną cię w dół. Życie niektórych z was mogłoby całkowicie się zmienić tylko dzięki decyzji o zmianie przyjaciół. Nie próbuję ci powiedzieć, żebyś nie pomagał innym ludziom. Myślę, że musimy próbować pomagać. Apostoł Paweł nie powiedział, wiecie, nigdy nie przebywajcie w towarzystwie ludzi, którzy postępują niewłaściwie. Powiedział, w tym wypadku musielibyście opuścić ten świat. Ale pamiętajcie, co powiedziałam. Miej pewność, że to ty wywierasz wpływ na ludzi, a nie, że oni wpływają na ciebie. I teraz, ludzie żyjący bez celu nie lubią osób, które dążą do celu. Oni zawsze ci powiedzą, że jesteś zbyt sztywny, zbyt prosty. Za bardzo taki i za bardzo owaki. Ja jestem człowiekiem celu, a gdybym nie była, z pewnością nie robiłabym tego, co robię. I musiałam podjąć w życiu decyzję, że przyjmuję, iż nie wszyscy będą mnie rozumieli. Prawdopodobnie wielu ludzi nie będzie mnie rozumieć. I nie wszyscy będą lubili to, co robię i akceptowali moje decyzje, ale ja zamierzam żyć własnym życiem i robić to, do czego powołał mnie Bóg. I zamierzam wykonać pracę, którą mi powierzył do wykonania. I nie zamierzam się wykoleić, i nie zamierzam się niczym obciążać. I nie pozwolę, aby ktokolwiek pozbawił mnie siły, którą zawdzięczam posłuszeństwu Bogu. Główną bronią, którą szatan używa przeciwko nam, są ludzie, którzy nas otaczają i których miłości i akceptacji pragniemy, a którzy nas odrzucają, ponieważ nie spełniamy ich oczekiwań. I kiedy Jezus posłał uczniów, powiedział, kiedy idziecie do miasta, żeby głosić Ewangelię, a ludzie was odrzucą, strzepcie kurz z waszych stóp i idźcie do innego miasta, ponieważ jest tak wiele miast. I zobaczyłam, że diabeł używa bólu odrzucenia częściej niż czegokolwiek innego. W ten sam sposób próbuje nas wykoleić. Kiedy pierwszy raz zostałam napełniona Duchem Świętym i Bóg powołał mnie do służby, straciłam wszystkich przyjaciół, a wielu członków naszej rodziny odwróciło się od nas. Ludzie myśleli, że postradałam rozum. Myślisz, że kim ty jesteś? Kobieto, nie rób tego. Ups, myślę, że może Bóg nie wiedział, że jestem kobietą. I poszłam się modlić i mówię, wiesz co, Boże, jestem kobietą. Tak, jakby on tego nie wiedział. Nasz pastor spojrzał kiedyś na Dave'a i powiedział, bracie, to ty powinieneś prowadzić studium biblijne u was w domu, a nie twoja żona. Więc chcieliśmy być posłuszni. Poszliśmy do domu, Dave próbował uczyć, a ja próbowałam się zamknąć. Ale żadna z tych dwóch rzeczy nie zadziałała. Wielu ludzi po prostu nie ma odwagi być sobą,
ponieważ różnią się od innych. Bycie odmiennym nie jest normą. Nie pasuje do ogólnie akceptowanej formy. Ludzie ciągle mnie pytają, wiecie, jak Dave czuje się z tym, że głosisz ze sceny? Widzicie? Dave zna swoją wartość. I to, że jestem tu, mu jej nie odbiera. Dave jest ze mnie dumny i jest szczęśliwy, robiąc to, do czego, jak wierzy, powołał go Bóg. I powiem wam jedną rzecz. Mój mąż jest prawdziwym mężczyzną. On jest prawdziwym facetem, ponieważ nie czuje się zagrożony, pozwalając swojej żonie być najlepszą wersją jej samej. I on wie, że jest odpowiedzialny za robienie tego, do czego powołał go Bóg. Kiedy próbował robić to, co ja robię, nie był szczęśliwy. Ja nie byłam szczęśliwa. Jak wielu ludzi jest nieszczęśliwych, ponieważ spełniają oczekiwania świata, zamiast wypełniać Boże powołanie? Amen? Paweł w liście do Galacjan 1:10 powiedział, czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze teraz ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. Nie zawsze idąc drogą, którą wyznaczył ci Bóg, zyskasz popularność u znajomych ci ludzi. Lepiej, żebyś był sam, niż z niewłaściwymi ludźmi. Powiem to jeszcze raz. Lepiej, żebyś był całkowicie sam, niż z niewłaściwymi ludźmi. I coś ci powiem. Twoim życiowym celem wcale nie musi być głoszenie Ewangelii na całym świecie, pełnienie funkcji prowadzącego chór w kościele czy pisanie pieśni religijnych. Może się okazać, że twoim powołaniem jest po prostu bycie wspaniałą mamą, albo wspaniałym mężem, albo wspaniałą żoną. Ale wiecie, przede wszystkim twoim największym powołaniem powinno być poznanie Boga i posłuchajcie mnie i godne reprezentowanie Go na ziemi. Wiecie, nie próbuję się poprawnie zachowywać i pełnić uczynki, o których Biblia mówi, że mamy je wypełniać, aby tym samym zapunktować u Boga. Jesteśmy zbawieni z łaski, a nie z uczynków. Ale na co dzień staram się żyć takim życiem, o jakim Jezus mówi, abyśmy żyli, ponieważ chcę, aby Bóg miał ludzi, z których może być dumny. Wiem, że może nie ma to zbyt wiele sensu, ale czasami żal mi Boga, że musi znosić tyle nonsensu, ludzi, którzy próbują go usunąć i wiecie, idą na kompromisy ze światem. Ale założę się, że Bóg się uśmiecha, kiedy widzi i słyszy kogoś, kto otwiera swoje oczy rano i mówi, Boże, potrzebuję Cię, jesteś moim numer jeden, całe moje życie kręci się wokół Ciebie, bez Ciebie jestem nikim. Boże, proszę pomóż mi, wskaż mi kierunek, pokaż, co chcesz uczynić. Porównajcie to do postawy chrześcijanina, który każdego dnia o poranku przedstawia Bogu listę życzeń, 10 rzeczy, które należy wykonać, aby jego życie się nie posypało. Chyba zbyt dobrze się bawię, muszę przestać. Musisz być człowiekiem celu. Chcę, abyś po dzisiejszym spotkaniu poszedł do domu i poświęcił trochę czasu na przemyślenia. Chcę, abyś pomyślał o swoim życiu i zapytał siebie, czy zmierzasz w kierunku, w którym naprawdę chcesz iść? Zapytaj Boga, czy jest coś w twoim życiu, co musisz wyrzucić ze swojego planu dnia. Upewnij się, że codziennie spędzasz czas z Bogiem. Naprawdę nic nie będzie w twoim życiu działało we właściwy sposób, jeśli nie postawisz Boga na pierwszym miejscu. I myślę, że naprawdę nie musisz się martwić o to, co powinieneś robić w tych chwilach. Oddajesz Bogu cześć, jeśli po prostu spędzasz z Nim czas. Naprawdę nie musisz być najwspanialszym uczniem szkoły biblijnej na świecie. Myślę, że nie musisz czuć. Cóż, czy ja czuję Boga? Myślę, że jest takie miejsce, do którego codziennie przychodzisz i po prostu mówisz, Boże, oto jestem. To znowu ja. I chcę, żebyś wiedział, że nawet przez minutę nie pomyślałem, że mogę funkcjonować i osiągnąć sukces, żyjąc bez Ciebie. Nie ma takiej możliwości, żebym wyszedł z domu i był uprzejmy, jeżeli Ty mi w tym nie pomożesz. Wiem, że będę się naprawdę źle zachowywać, Boże, jeśli nie dasz mi siły i łaski.
Potrzebuję Cię, Boże, potrzebuję, potrzebuję. Potem spędź chwilę czasu, dziękując Bogu za wszystko, co On dla Ciebie uczynił. Bądź wdzięczną osobą. Boże, dziękuję Ci, dziękuję, dziękuję, dziękuję. To nie jest trudne. Nie komplikuj czasu, który spędzasz z Bogiem. Po prostu przyjdź. Miej wiarę, że On tam jest. Spotkaj się z Nim. Mogę Ci zagwarantować, że jeśli postawisz Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu i to będzie Twój główny cel, wszystko się ułoży. Amen. Widzisz, możesz czerpać prawdziwą radość i możesz wygrać swój wyścig o życie, jakikolwiek by był. Niekoniecznie mówimy tu o zwykłym bieganiu, ale o tym, co chcesz zrobić w życiu, co chcesz osiągnąć. To będzie wymagało trochę dyscypliny. Musimy też żyć w oparciu o Boże zasady i z całych sił dążyć do zwycięstwa. Nigdy nie stań się osobą, która łatwo się poddaje. Dziękujemy za obejrzenie programu Codzienna Radość Życia z Joyce Meyer. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej pracy i służbie oraz zamówić bezpłatne materiały, zapraszamy na naszą stronę internetową www.joycemeyer.org.pl.